Druga połowa XX wieku przyniosła ze sobą niesamowity rozwój techniki i technologii. Miał to być początek Złotego Wieku. To, co nastąpiło potem, szybko wymknęło się spod naszej kontroli. Ekspansywne i niepohamowane uprzemysłowienie spowodowało kompletne rozchwianie równowagi klimatycznej i degradację środowiska naturalnego na niespotykaną dotychczas skalę. Obrazy skutków huraganów, susz i powodzi stały się elementem naszego krajobrazu medialnego. Raporty o wpływie środowiska na nasze zdrowie są zatrważające. Tylko same choroby onkologiczne przybrały już formę epidemii. Co roku na świecie odnotowuje się 11 milionów zachorowań. Nie mamy czasu do stracenia, bowiem wygląda na to, że gdy mówimy o podtrzymywaniu form życia na Ziemi, mówimy właśnie o sobie. Wszyscy już wiedzą, że działania są niezbędne. Jednym z podstawowych jest wdrażanie nowych technologii. To dzięki nim jesteśmy w stanie sięgnąć do odwiecznych źródeł energii i wykorzystać ciepło słońca, ziemi, podziemnych wód, spożytkować siłę wiatru czy potencjał ukryty w biomasie. Geotermy, panele i kolektory słoneczne, farmy wiatrowe i biogazownie. To nowe, czyste technologie, które powoli uzyskują dojrzałość technologiczną i ekonomiczną. A jak to wygląda w Polsce? W ciągu tygodnia nasza ekipa przemierzyła cały kraj, od gór do morza. Spotkaliśmy wiele osób, które z pasją działają na rzecz zielonej energii. To dzięki nim był to dla nas zdecydowanie tydzień z dobrym klimatem. Jesteśmy na południu Polski. Pod nami Pieniński Park Narodowy. Wspaniałe położenie, gęste lasy, duże nasłonecznienie i mała ilość opadów. Wszystko to sprawiło, że panuje tu wyjątkowy mikroklimat. Szczawnica. W 2007 roku władze miasta i jego mieszkańcy zdecydowali, że do ogrzewania wody i domów spróbują wykorzystać słońce. Tak powstał projekt Solarna Szczawnica i stworzone zostało Stowarzyszenie Mieszkańców Ekoszczawnica, niezbędne do wdrożenia tego projektu. W roku 2009 zaczęliśmy realizować program. Program, który dostał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w postaci umarzalnej pożyczki, około 10% całości zadania, ale największym gwarantem był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, który do tego przedsięwzięcia dofinansował 50%. Całość zadania i gwarantem było miasto w osobie burmistrza miasta i gminy Szczawnica. Stowarzyszenie skupiało tylko i wyłącznie mieszkańców, którzy musieli dopłacić brakującą kwotę, czyli około 40%. W ciągu roku na dachach szczawnickich domów pojawiło się ponad 1600 paneli słonecznych. Z programu skorzystało 1500 mieszkańców, zarówno osób prywatnych, jak i właścicieli licznych w Szczawnicy pensjonatów. Zaistniała taka możliwość, żeby skorzystać z programu, które to miasto wdrażało, jeżeli chodzi o ogrzewanie solarami, takie bez ogrzewanie właśnie wody głównie. I skorzystaliśmy z tego programu, dopisaliśmy się do niego. Trwało to dość, formalności trwały chwilę, natomiast wszystko zostało zrealizowane już, dopięte do końca i teraz no, możemy się tylko cieszyć z tego, że to działa. Działa to w miarę fajnie, są cztery ekrany na dachu, na taką rodzinę jak my, to jest do cztery osoby wystarcza w zupełności. Dom, który znajduje się za mną, jest to dom, w którym mieszkam ja i moja rodzina. Oprócz tego, że my tam mieszkamy, wynajmujemy pokoje gościom. Mamy 6 tych pokoi, maksymalnie możemy przyjąć 18 osób. I to było głównym powodem do tego, żeby przystąpić do programu Solarna Szczawnica. Mam zamontowanych 9 paneli słonecznych. Służą one do podgrzewania ciepłej wody. Moja kotłownia jest tak skonstruowana, że gdy tego słońca jest naprawdę bardzo dużo, jest możliwość przerzucenia tej ciepłej wody na centralne ogrzewanie. Praktycznie te panele grzeją przez cały rok, oprócz 3 miesięcy zimowych. Przystąpiłem do tego programu, żeby zaoszczędzić w okresie letnim na ogrzewaniu. Daje mi to oszczędność w skali 20%. Szczawnica to jedno z najpiękniejszych i najstarszych polskich uzdrowisk.
Rocznie przyciąga ono setki tysięcy turystów i kuracjuszy. Czyste, górskie powietrze sprzyja skuteczności leczenia, przecież jedną z głównych specjalności kurortu jest właśnie leczenie chorób dróg oddechowych. Mieszkańcy oszczędzają na rachunkach, dymy z kominów przestały unosić się nad miastem. Dzięki projektowi Solarna Szczawnica miasto w 2010 roku otrzymało złoty medal Polskiej Ligi Mistrzów Energii Odnawialnej. Jest takie przysłowie, które mówi, jak ważne jest to, czym skorupka nasiąka za młodu. Jedziemy do Mielca, do przedszkola Baśniowa Kraina, aby tam wziąć udział w lekcji najmłodszych polskich ekologów. Kochani, zapraszam Was i siadamy, kochani, do gromadki. Zapraszam. Dzień dobry, przywitajcie się. Dzień dobry. Zapraszam Was do gromadki. Kochani, odwróćcie się tutaj w moją stronę. Ja sobie jeszcze wezmę krzesło, żebym Was bardzo dobrze widziała. Kochani, w moją stronę tutaj zapraszam. Gdy przychodzicie każdego dnia do naszego przedszkola, co widzicie takiego wyjątkowego? Bo powiem Wam, że w innych przedszkolach co takich rzeczy nie mają. Co to jest? Jak myślicie, Marysiu? Turbina wiatrowa. Projekt termomodernizacji naszego przedszkola zrodził się ponad rok temu. Został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Okazało się, że można dostać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Staraliśmy się o odnowienie naszego przedszkola od lat, ponieważ przedszkole ma już 30 lat, a termomodernizacja zdecydowanie zmniejszyłaby wydawanie środków finansowych na funkcjonowanie przedszkola. Na zajęciach dzieci rozmawiają o tym, czym jest wiatr i o tym, jak można go wykorzystać. Powiedzieliście o tym, że wiatr jest pożyteczny, a także szkodliwy. Posłuchajcie, w naszym przedszkolu, kochani, wiatr też daje nam bardzo, bardzo dużo korzyści. Kto z Was wie jakie? Jak myślicie? A Kornelka? Bo u nas jest wiatrak, który robi prąd i jak wieje wiatr, to wtedy on kręci się i robi prąd. Baśniowa Kraina zaprasza na zajęcia dzieci ze wszystkich mieleckich przedszkoli. Zamontowana turbina jest częścią mini elektrowni. Tu, na własne oczy, dzieci mogą oglądać, jak energia wiatrowa zamienia się w ciepłą wodę. Znajdujemy się, kochani, w pomieszczeniu, gdzie znajdują się akumulatory z turbiny wiatrowej. A czy, kochani, za wiatr płacimy? Nie. Nie, oczywiście, że za wiatr nie płacimy. I energię, którą mamy z turbin wiatrowych, mamy za darmo. Zainteresowanie wiatrakiem dosyć jest duże. Dzieci bardzo dużo o wiatraku mówią. Często jak się spotykają pod bokiem, czy w rozmowach takich swoich grupowych, czy w jakichś innych zabawach, dużo jest takich rozmów. A ja chodzę do przedszkola z wiatrakiem, a ja też chodzę, a ja bym chciała albo chciał. Córeczka bardzo jest zafascynowana swoją baśniową krainą. Dużo jest wiedzy u niej. Ona wie, że ten wiatrak produkuje prąd, że ona ma z tego tytułu ciepłą wodę w kranie, że oszczędza prąd, że to są jakieś wymierne korzyści, że dzięki temu ma na przykład więcej plasteliny czy kartek do rysowania. Jest szczęście, jest radość, jest uśmiech na twarzy, jej się to strasznie wszystko podoba. Lekcja ekologii trwa? My musimy już jechać dalej, ale przed pożegnaniem zapytaliśmy młodych ekologów, jak oceniają nas, dorosłych. Mama nie wiedziała, że nawet nie trzeba płacić za wiatr. Kiedyś mama zapomniała wyłączyć telewizor w kotłowni światła, ale kiedy szliśmy na basen, ale ja wyłączyłam. Babcia i dziadzi nie widzieli, powiedzieli mi, że są mądrzejsi, że są bardzo mądrzy o turbinach wiatrowych, a tak naprawdę to ja jestem mądrzejsza. Powiedziałam rodzicom, bo nie wiedzieli, jak się nazywa turbina wiatrowa, no i im powiedziałem. Nagromadzone w szczelinach skalnych gorące wody spoczywają ukryte w głębi ziemi od tysięcy lat. Począwszy od skorupy ziemi w jej głąb, temperatura wzrasta z każdym kilometrem o 30 stopni Celsjusza. Niezwykłe pokłady ciepła do wykorzystania. Mieszkańcy Ameryki wykorzystywali energię geotermalną już ponad 10 tysięcy lat temu. W Mszczonowie pod Warszawą w latach 70. trwały poszukiwania ropy i gazu. Powstał 5-kilometrowy odwiert, dotarto do złóż gorącej, słodkiej wody, które jednak nikogo wówczas nie zainteresowały. Odwiert zabetonowano, a o sprawie zapomniano.
Instalacja ta jest instalacją specyficzną. Dlaczego? Dlatego, że jako jedyna w kraju i jedna z nielicznych w świecie działa w oparciu o ciepłe wody słodkie, niezmineralizowane. Dlatego też daje to możliwość podwójnego wykorzystania wody geotermalnej zalegającej pod Mszczanowem. Po pierwsze dla celów grzewczych i ogrzewamy tym ciepłem miasto, a po drugie po odebraniu z wody energii cieplnej woda ta kierowana jest do lokalnej stacji uzdatniania wody i później jako woda wodociągowa do mieszkań do picia. Koszt całej instalacji licząc w wartościach z połowy lat 90. wynosi około 14 milionów złotych. Finansowanie. Głównym zajmującym się tematem jest spółka Geotermia Mazowiecka. I głównie Geotermia Mazowiecka sfinansowała ten projekt. Niemniej, żeby spółka mogła mieć pieniądze, musiały w to być zaangażowane środki przede wszystkim tutaj gminy Mszczanów. Bardzo dużą pomoc uzyskaliśmy z Fundacji Ekofundusz, jak również z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Uzupełnienie środków, jeśli chodzi o inwestycje w Mszczanowie, były to pożyczki zaciągane z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Po 10 latach funkcjonowania instalacji, instalacja już jest całkowicie spłacona. Ceny ciepła sprzedawane z instalacji w Mszczanowie podlegają regulacji przez Urząd Regulacji Energetyki. Co prawda są wyższe niż ceny ciepła osiągane przy spalaniu węgla kamiennego, natomiast już osiągnęliśmy wynik taki, że możemy zaproponować mieszkańcom ceny niższe niż ceny ciepła, które powstaje ze spalania gazu. Kompleks basenów geotermalnych powstał w 2008 roku. Składa się z basenów sportowych, basenu rekreacyjnego z wodą geotermalną, plaż i barków. Rocznie przyjeżdża tu około 150 tysięcy osób. Baseny geotermalne to także 45 nowych miejsc pracy. Pracuję na termach od 2008 roku, czyli od otwarcia. Jest to dla mnie duża szansa. Wcześniej nie miałem pracy. Dojeżdżam tutaj z pobliskiej miejscowości 13,5 km. Czasami biegam, czasami przyjadę na rowerze. Bardzo dobra atmosfera w pracy. Jestem zadowolony. Park wodny to atrakcja dla całego regionu. Gorące wody służą do celów rekreacyjnych, do picia i do ogrzewania miasta. Ciepłownia geotermalna zastąpiła trzy miejskie kotłownie, które co roku emitowały do atmosfery 15 tysięcy ton związków azotu, 60 ton związków siarki i prawie 10 tysięcy ton CO2. Można więc nie tylko popływać, ale i swobodnie oddychać czystym powietrzem. To jeszcze nie koniec przykładów, które chcemy dziś pokazać. Dość powszechna jest już świadomość konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego też jest coraz bardziej istotne we współczesnym świecie. Coraz częściej my sami postrzegamy i oceniamy nasze mieszkania czy domy poprzez ilość zużywanej w nich energii. Takie osiedle energooszczędnych domów powstało m.in. w Krzywej Iwicznej pod Warszawą. Dla twórcy tego osiedla priorytetem było ekonomiczne podejście do wykorzystania ziemi. Domy z małymi ogródkami znajdują się na niewielkich działkach. To, co tutaj zostało w tym osiedlu zastosowane, to nie jest nasz autorski jakiś pomysł, tylko to jest tak naprawdę przywrócenie pewnych zasad budowy miast, zasad starych, dobrze znanych. Tak kiedyś budowano w zabudowie pierzejowej, najbardziej ekonomicznej, dom przyklejony do domu w gęstej zabudowie, w związku z tym ma znacznie mniejsze straty ciepła. To nie są dodatkowe pieniądze włożone w ten dom, tylko wręcz przeciwnie, pewna oszczędność. Oszczędność i terenu, i energii jednocześnie. Średnie zapotrzebowanie na energię tych domów jest na poziomie 25-35 kWh na metr kwadratowy na rok. To jest w pół drogi do domów pasywnych. Domy w Krzywej Iwicznej budowane są na szkielecie kanadyjskim z potężną izolacją cieplną. Otwory rozplanowane są w taki sposób, aby maksymalna ich ilość znajdowała się po stronie południowej, co pozwala na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej. Z kolei północna strona z małymi otworami to kuchnie i łazienki. Mieszkańcy bardzo dobrze oceniają także inne energooszczędne propozycje twórcy osiedla.
interesujące i bardzo ekonomiczne, wydaje mi się, jest rozwiązanie ogrzewania. Jest to kominek ściśle funkcjonalny, który służy właśnie do ogrzewania mieszkania, ale też nie w sposób typowy, czyli ciepłym powietrzem, tylko jest to element systemu ogrzewania centralnego. W kominku zainstalowany jest płaszcz wodny i duży zbiornik wody, z którego woda nagrzewana przez palenisko jest rozprowadzana do systemu centralnego ogrzewania, który funkcjonuje następnie jak w zwyczajnym mieszkaniu z centralnym ogrzewaniem miejskim. Są to po prostu kaloryfery, które się nagrzewają. W ciągu zimy wystarczy jedno godzinne nagrzanie kominka na dobę. Rozwiązanie jest łatwe, proste w obsłudze i niedrogie. Roczny koszt ogrzewania domu wynosi około 2000 zł. Dla efektywnych oszczędności energii ważny był także zakup sprzętów energooszczędnych do kuchni i łazienki. Przepięknym rozwiązaniem jest przeznaczenie dachów garaży do utrzymania w stanie zielonym, to tak zwane zielone dachy. Te napowietrzne łąki są także elementem systemu energooszczędnego domu. Jedziemy drogą krajową numer 16, starym szlakiem Grudziądzko-Iławskim. Jesteśmy w gminie Kisielice, najbardziej wysuniętej na zachód gminie województwa warmińsko-mazurskiego. To tu w 2004 roku ruszył pilotażowy program Samowystarczalna energetycznie gmina. Wykorzystano biomasę i siłę okolicznych wiatrów, które zresztą już w XIX wieku uruchamiały rozliczne wiatraki nazywane Holendrami. W 2007 roku ruszyła największa w regionie farma wiatrowa. Wybudowano także wielką kotłownię na słomę. Na terenie naszej gminy posiadaliśmy starą kotłownię opalaną węglem, która została całkowicie zdekapitalizowana i musieliśmy zacząć budowę nowej kotłowni. Tak jak było ujęte w strategii, zaczęliśmy myśleć o tym, aby wykorzystać właśnie biomasę znajdującą się na naszym terenie. I pomyśleliśmy o budowie właśnie kotłowni opalanej słomą. Kotłownia na biomasę ruszyła w 2004 roku. Opału dostarczają okoliczne pola. Mieszkańcy Kisielic szybko docenili ekonomiczne i ekologiczne walory ogrzewania dzięki energii pozyskanej z biomasy. Na ich wniosek do systemu przyłączane są kolejne obiekty. Aktualnie gmina pozyskała środki z regionalnego programu Warmia i Mazury. Po przyłączeniu kolejnych 185 budynków, gmina Kisielice w 90% będzie teraz ogrzewana z odnawialnych źródeł energii. Stworzona przez władze lokalne strategia rozwoju gminy zakładała podniesienie poziomu ekonomicznego gminy dzięki wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej. Tak się złożyło, że okoliczne tereny nadawały się idealnie pod budowę farmy wiatrowej. Wytypowano więc nieużytki oddalone od gospodarstw rolnych i hiszpański inwestor przystąpił do budowy. Znajdujemy się na terenie farmy wiatrowej w Kisielicach. Jest to obiekt pobudowany w 2007 roku. W momencie, kiedy był otwierany, była to największa farma wiatrowa w Polsce. Obiekt, na terenie którego się znajdujemy, jest sercem całej farmy, całego systemu. Stąd jest zbierana energia z wszystkich turbin. Tutaj jest transformowana, przetwarzana do wyższego napięcia i oddawana do krajowego systemu energetycznego. 27 turbin przy sprzyjającej pogodzie wytwarza moc, która jest w stanie zasilić kilka powiatów. Do budżetu gminy wpływa rocznie podatek od elektrowni w wysokości 1 700 000 zł. Środki te przeznaczone są na dalszy rozwój infrastruktury. Aktualnie władze gminy pracują nad programem solarnym dla swoich mieszkańców. Pomorze Środkowe, Bory Tucholskie, kraina lasów i jezior. Na tych terenach w 1994 roku polsko-duńska spółka Poldanor postanowiła zagospodarować popagiarowskie upadające gospodarstwa. Na bazie duńskich doświadczeń wprowadzono nowe rozwiązania zarówno w produkcji rolnej, jak i w ochronie środowiska. W ciągu 17 lat, które mija w tym roku, udało nam się zbudować przedsiębiorstwo, w którego skład wchodzi ponad 30 ferm trzody chlewnej, wytwórnia pasz, gospodarstwa rolne na obszarze około 13 tysięcy uprawianych hektarów. No i od 6 lat nowe rozwiązanie w obszarze ochrony środowiska, biogazownie rolnicze. Biogazownie rolnicze to nowe, przyjazne środowisku źródło energii. Powstający w procesie fermentacji odchodów zwierzęcych, odpadków z ubojni, kiszonki rolniczej biogaz
Spalany w module prądowo-ciepłowniczym produkuje energię elektryczną i cieplną. Pozostała po procesie masa to znakomity, prawie bezwonny nawóz organiczny. Energia elektryczna i cieplna wykorzystywana jest na potrzeby firmy. Reszta sprzedawana jest do sieci elektroenergetycznej. Dawniej wykorzystywano wielkie, tradycyjne kotłownie opalane miałem. Myśmy przeszli najpierw na spalanie oleju opałowego, wykorzystywaliśmy słomę jako odnawialne źródło energii. W tej chwili mamy biogazownię. Realizacja projektu budowy biogazowni doskonale wpisuje się w naszą politykę środowiskową, ale jednocześnie jest bardzo ważnym elementem współpracy z lokalną społecznością. Dlatego, że mamy możliwość sprzedać nasze ciepło na lokalnym rynku. W tej chwili już zaopatrujemy w jednej ze wsi i mieszkańców, czyli lokalną spółdzielnię mieszkaniową oraz miejscową szkołę w ciepło z naszej biogazowni. Aktualnie Poldanor posiada 8 biogazowni. Ich produkcja energii wystarczyłaby na pokrycie zapotrzebowania 16 tysięcy gospodarstw domowych. Ten rodzaj energii pozwala także na sporą redukcję gazów cieplarnianych. Ta energia, którą wyprodukujemy w biogazowniach z surowców typu biomasa, czyli odnawialnych, sprawia, że energetyka zawodowa nie spali jakiejś ilości węgla, miału, innych nieodnawialnych surowców emitujących, jak wiemy, do atmosfery dwutlenek węgla i inne gazy cieplarniane. Położony we wschodniej części Wybrzeża Bałtyckiego Gdańsk to jedno z najpiękniejszych miast Polski. Urzeka przepychem i bajkową architekturą. Kupcy gdańscy budowali bogato i z rozmachem. Rozwijał się port, dwór Artusa był w XVI wieku największą europejską giełdą. Miasto wymiany handlowej, ostoja tolerancji, idealne miejsce dla ludzi aktywnych. Witold Jabłoński na początku swojej działalności produkował anteny telewizyjne. Później zainteresowały go kolektory słoneczne. Firma Bachus działa od roku 1991. Zatrudniamy na stałe dwóch pracowników. Produkujemy kolektory płaskie w ilości gdzieś około 200 sztuk rocznie. Kolektorów próżniowych też mniej więcej około 200 sztuk rocznie. Ta maleńka firma produkuje kolektory ze sprzętem niezbędnym do budowy instalacji słonecznych. Produkcja jest ciągle modyfikowana, podąża za postępem technologicznym. Kolektory znajdują zastosowanie tam, gdzie istnieje potrzeba oszczędzania energii, w instalacjach ciepłej wody, centralnego ogrzewania czy basenach kąpielowych. Od 2 lat firma sprzedaje swoje produkty także na Litwie, ale nadal najważniejszy jest rynek lokalny. W 2009 roku zacząłem się interesować solarami, dlatego że woda potrzebna mi jest do oczywiście obsługi mojego domu, a również mojego warsztatu, w którym pracuje kilkanaście osób i naprawiamy samochody, później te samochody musimy myć i ta ciepła woda jest niezbędna i oczywiście patrzymy wszyscy, jakie są koszty grzania tej wody. Założyłem za pomocą firmy Bachus 2 solary. Chciałem spróbować, jak to funkcjonuje i zauważyłem na podliczniku, że koszty grzania wody od 10 stycznia do końca września w 2009 roku była fajna pogoda, okazały się zerowe. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oferuje 45% dofinansowanie do instalacji kolektorów. Ponieważ informacja ta nie jest zbyt rozpowszechniona, firma zamieściła ją na swojej stronie internetowej. Jedziemy nocą wśród pól pełnych nowoczesnych wiatraków. I tak oto nasza podróż powoli zbliża się do końca. Znajdujemy się na Półwyspie Helskim. I to ostatni etap naszej podróży, a sprowadził nas tu niezwykły projekt, o którym mówi się, że ma zrewolucjonizować sposób użycia energii elektrycznej w Polsce. To tu właśnie wdrażany jest próbny system odczytu inteligentne liczniki, będące zaledwie małym elementem wielkiego projektu inteligentne sieci. No właśnie, panie Andrzeju, inteligentne sieci, o tym mówi się od dłuższego czasu coraz więcej. Co to tak naprawdę jest? Smart grids, bo tak z angielskiego się określa inteligentne sieci zarządzania energią, są rozwiązaniem, które łączy z jednej strony tych, którzy wytwarzają energię, przesyłają, dystrybuują, a także nas, klientów.
Do tego wykorzystuje się nowoczesne techniki komunikowania, takie jak inteligentne leczniki, takie jak rejestratory, takie jak przełączniki. Wszystko do tego, żeby wymieniać informacje. Ale nie jest tak istotna ta wymiana informacji, ale analiza tych wszystkich danych po to, ażeby w sposób efektywny, optymalny zarządzać energią, energią elektryczną, energią cieplną czy gazem. Te inteligentne sieci też pełnią bardzo ważną rolę w rozwoju energetyki rozproszonej. Energetyki bazującej na odnawialnych źródłach energii, a więc na energetyce wiatrowej, słonecznej, z biomasy, geotermii czy wodnej, tworząc takie układy hybrydowe, czyli układy, które nawzajem się wspomagają, gdyż wiadomo na przykład, że energetyka słoneczna i energetyka wiatrowa nie przez cały czas może nam dawać energię. Te sieci pozwalają na zmianę zasadniczą. Oto z konsumentów tej energii stajemy się także producentami tej energii. Mówi się o tak zwanych prosumentach, gdyż nadwyżki tej energii, na przykład energii elektrycznej, możemy oddawać do sieci. Ale informacja o tym, że oddajemy taką energię, idzie do centrum zarządzania. I wtedy wiadomo dokładnie, jak cały system ma się zachować, wtedy, kiedy my tą cząstkę swoją oddajemy. Wszystko prowadzi do tego, że oszczędzamy tą energię. Jest ona bardziej szanowana, a w związku z tym mniej jej zużywamy. Jak mniej zużywamy, to mniej nas kosztuje, mamy niższe rachunki. Można by powiedzieć, że sieci te są pewnym nauczycielem. Uczą nas, jak gospodarzyć tym dobrem, jakim jest energia. Przykładowo, kiedy włączyć zmywarkę, kiedy włączyć pralkę? No wiadomo, że wtedy, kiedy jest najmniejsze obciążenie sieci, a więc w nocy, kiedy rachunki są tańsze. Wszystko więc można by sprowadzić tylko do tego, że mamy korzyści związane z tym, że mniej płacimy, ale to jest nieprawdą. Istotną rzeczą jest to, że te inteligentne sieci zarządzania energią dają nam szansę być odpowiedzialnym ekologicznie użytkownikiem tej energii. Mniejsze zużycie energii to mniej zanieczyszczeń. Mniej zanieczyszczeń to czystsze środowisko. Podobno każdy z nas może mieć wpływ na to, co dzieje się z naszą planetą i w jakim stanie przekażemy ją następnym pokoleniom. Jako wspomnienie z naszej podróży niech pozostanie ta galeria portretów. Wizerunki ludzi, którzy już postawili na nowoczesne i ekologiczne technologie.